Witam Państwa jako prezes oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Nazywam się Marcin Paprzycki i właśnie jesteśmy po wyborach, więc przez następne 3 lata będę nadal prezesował i będę ciągał Państwa po różnych uczelniach. Ponieważ tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, jesteście na wydarzeniu, które nazywa się Klubem Informatyka, którego celem jest poszerzanie kontaktów, poszerzanie wiedzy, wymiana informacji, a od około niecałych 3 lat przemieszczamy się po różnych uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych i nasza podróż tym razem, i to prawda, że to ostatnio byłem w Muzeum Narodowym na takiej wystawie 89 obrazów drogi do Edo. I ja myślę, że to jest właściwa metafora, będąc na uczelni polsko-japońskiej, ponieważ nasza powolna droga do uczelni polsko-japońskiej składała się z wielu różnych obrazów, a będąc dzisiejszy klub, będąc związany z oddziaływaniem z komputerów, to część obrazowa też jest bardzo istotna, więc to się wszystko składa w taką piękną metaforę. I przede wszystkim chciałem podziękować panu rektorowi za użyczenie nam sali. Dziękuję, panie rektorze. Rektor, dla tych, którzy nie wiedzą, rektor Akademii, burza oklasku dla pana rektora. Przekazuję organizatorom, dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Ja też mam taką nadzieję, że my też się będziemy dobrze bawić. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Krzysztof Marasek i razem z profesorem Marcinem Siwarskim będziemy chcieli zainteresować Państwa przez pół godziny zagadnieniami związanymi z projektowaniem interakcji i w ogóle zagadnieniami interakcji człowiek-komputer. No i wobec tego chciałem na początek powiedzieć kilka słów na temat naszej uczelni, ponieważ myślę, że gościmy też osoby, które tutaj w tych naszych niskich progach jeszcze nie były. Krótko powiem, co robi nasza katedra w ramach uczelni tych zagadnień. Potem oddam mikrofon profesorowi Sikorskiemu, który trochę powie więcej na temat, powiedzmy, takich ogólnych zagadnień związanych z projektowaniem interakcji. A na koniec, proszę Państwa, wymyśliliśmy, że będzie sesja demo. Zauważyli Państwo tutaj porozstawiane w różnych kątach różnego rodzaju urządzenia związane z komunikacją człowiek-komputer i przy tych stanowiskach będą osoby, które będą się starały Państwu pokazać te rzeczy, które bądź zostały zrobione u nas w katedrze, bądź te rzeczy, które bezpośrednio wiążą się z tematem interakcji. No to kilka słów na temat PJTK. Jedno, co można, myślę, szybko zauważyć, to, że nasza uczelnia lokuje się w ceglanych budynkach i to takich z początku XX wieku, bo ta pierwsza z lewej siedziba w Gdańsku, pierwsza z prawej w Gdańsku, a to w środku też jakieś elementy tutaj ogólnego wystroju ceglanego ma. Jak Państwo widzicie, mamy nie tylko warszawską siedzibę, mamy w Gdańsku także studia, a ośrodek badawczy także w Bytomiu. No i to tyle chyba tytułem wstępu. Parę słów na temat katedry multimedii, która jest katedrą dużą, w związku z tym tematyka badawcza też jest dosyć szeroka. Generalnie takim podstawowym kierunkiem naszych badań są zagadnienia związane z przetwarzaniem dźwięku. Tutaj po prawej stronie na tym schemacie widzą Państwo różne elementy związane z tworzeniem takich systemów dialogowych i powiedzmy, że tutaj wszystkie elementy takiego dialogu przy pomocy mowy z komputerem staramy się w jakiś sposób podnieść dla języka polskiego. Drugi istotny element to jest informatyka muzyczna i to są zagadnienia prowadzone przez profesor Pieczonkowską na tematy wydobywania, ekstrakcji informacji z muzyki.
także rozpoznawanie emocji w muzyce. Jedno z tem, które Państwo będą mieli możliwość zobaczenia, to demo, które zaprezentuje Pan Mariusz Kleć, związany no, generalnie z doborem tak, muzyki do preferencji słuchaczy. Kolejny zakres naszych zainteresowań to są rzeczy związane z przetwarzaniem obrazu, ale chyba tutaj żadnego demo nie będziemy mówić. Kolejny wielki zakres tematyczny to są zagadnienia związane z interfejsem użytkownika, użytecznością aplikacji i tak dalej, czyli jakby ten główny temat dzisiejszego spotkania. Chciałem tutaj tylko wspomnieć o konferencji MIDI, która od zeszłego roku jest organizowana w ramach Federacji Konferencji HeadSys. W tym roku będzie w Pradze. Chciałem też wspomnieć o aplikacjach dla osób niepełnosprawnych i tutaj generalnie takie zagadnienia właśnie związane z projektowaniem interfejsów dla wybranych grup użytkowników, z projektowaniem interakcji też dla urządzeń medycznych, tego typu i także w zakresie sztuki. Tam u góry siedzi Marcin Wichrowski i też Państwu ten zakres będzie się starał pokazać. Nie będziemy Państwu pokazywali urządzenia do długoterminowego przechowywania danych cyfrowych, ale jeżeli to kogoś kiedyś zainteresuje, to także zapraszam. Zresztą przy okazji spotkania klubu Madowieckiego w PDI na temat dokumentacji medycznej sporo na ten temat było mówione. No a tutaj na dole, jakbyście Państwo szukali twarzy pracowników katedry, nie wszystkich, zresztą tutaj mogę pokazać to. To był czasem. Marcin. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja krótko bym przedstawił Państwu mniej więcej, jak w tej chwili wyglądają trendy związane z projektowaniem interakcji. I później oddam znowu głos Krzysztofowi, który pokaże Państwu trochę chyba najciekawszych rzeczy, czyli rozwiązań, które rzeczywiście w katedrze tutaj powstały i które są w rzeczywistości używane. Termin interakcja człowiek-komputer, czy też HCI, jak nieraz po polsku się to wymawia, jest rozumiany generalnie jako projektowanie interakcji między człowiekiem i komputerem, ale to jest rozumienie klasyczne. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na to, że tutaj w tej definicji mieści się nie tylko projektowanie, ale także badanie i analiza zjawisk związanych generalnie z używaniem systemów komputerowych czy wszelkiego typu urządzeń i rozwiązań IT przez ludzi. Tutaj są te kraje anglosaskie wymienione, ale w Polsce też nie mamy się czego wstydzić, ponieważ w kilku ośrodkach są prowadzone regularne badania dotyczące projektowania interakcji. To robiliśmy przecież pierwszego polskiego podręcznika z tego zakresu i jeżeli nie pamięć się myli, to chyba na 14 uczelniach w Polsce ten przedmiot jest wykładany jako przedmiot albo obowiązkowy, albo fakultatywny. Tutaj w Państwu też jest ciekawa sprawa, bo jest to rysunek pochodzący chyba z lat pierwszych 80., kiedy organizacja ICM zdefiniowała obszary, które powinien opanować student czy absolwent informatyki po to, aby mógł w pełni być zdolnym do projektowania systemów, które będą łatwe do obsługi, przyjazne, intuicyjne, czy jakichś tutaj przymiotników nie używa. No i zwróćcie Państwo uwagę na ciekawą rzecz, że w centrum oczywiście jest to klasyczne projektowanie interakcji między człowiekiem a komputerem, czy generalnie systemem jakimś, ale wtedy jeszcze, te 20 ponad lat temu, uwzględniono również coś, co dzisiaj w zasadzie się mieści w informatyce społecznej, bo jest również kontekst użycia, środowisko organizacyjne, to w jaki sposób ludzie pracują zespołowo czy w sieciach. No i również są procesy twórcze, prawda? Także tutaj z tego widać, że takie szersze rozumienie interakcji to jest generalnie rozumienie relacji, które zachodzą pomiędzy człowiekiem a pewnego typu rozwiązaniami IT, ale również interakcje, które mają miejsce z otoczeniem, ponieważ to również podlega projektowaniu, kształtowaniu przez projektantów. Pierwsze prace związane z
interakcje człowiek-komputer generalnie były związane z zapewnieniem użyteczności. Użyteczność była wtedy rozumiana jako ta cecha systemu, która, mówiąc potocznie, ułatwia wykonywanie pracy, bo czyni system łatwy do obsługi. Natomiast z czasem się okazało, że ta łatwość jednak nie jest takim jednowymiarowym, można powiedzieć, atrybutem tych systemów. Ponieważ również tutaj się okazało, że to, czy system wspomaga naukę, to, czy system również jest elastyczny, to, czy system odpowiada jakimś oczekiwaniom użytkownika, które są specyficzne, również musi być uwzględniane i nie da się po prostu zrobić rozwiązań, które będą jednak komfortowe dla wszystkich. I ten szerszy sposób rozumienia użyteczności Państwu będzie pokazany w górnej części ekranu. Ale również mamy dogmańcowską, która definiuje użyteczność w sposób jednolity, podając, że jest to wypadkowa trzech składowych, takich jak skuteczność, efektywność, satysfakcja. I również bardzo istotne stwierdzenie w tej normie jest takie, że te trzy cechy są analizowane w danym kontekście użycia. To znaczy, że inni użytkownicy, inne zadania, inna sytuacja, wielkość firmy czy miejsce, w którym używamy danego systemu, mogą mieć wpływ na jakość postrzeganą tych rozwiązań i również postrzeganą użyteczność. Użyteczność w tym czasie, kiedy to, można powiedzieć, ten termin był popularny czy modny, przede wszystkim, jak Państwo widzą, była skoncentrowana na wspomaganiu zadań roboczych. To również wynikało z tej sytuacji, że w latach jeszcze 90., prawda, w dużej części te prace dotyczyły systemów, które funkcjonowały w firmach. W firmach użytkownik był operatorem, z reguły był przeszkolony. No i również oczywiście nie miał większego wyboru, bo był skazany na systemy, które dana firma, dana organizacja używała. Natomiast czasem, jak informatyzacja postępowała i komputery trafiały do życia codziennego, okazywało się, że ta użyteczność nie wystarcza. No bo nagle się okazało, że na przykład użytkownicy niedowidzący też chcą korzystać z komputerów i pojawił się termin dostępności, który został włączony w tematykę użyteczności. Również za jakiś czas się okazało, że specyfika organizacyjna firmy, czy sposób, w jaki użytkownicy z różnych aplikacji chcą korzystać, ale w różny sposób, wymaga uwzględnienia tych lokalnych czynników, co nazwano kontekstem użytkowania. Również aplikacje mobilne, prawda, tutaj też są tym czynnikiem, który tutaj bardzo mocno podlega temu spojrzeniu. No bo aplikacje mobilne używane w domu, używane w podróży, czy używane powiedzmy gdzieś w terenie, mogą mieć zupełnie inne efekty, jeżeli chodzi o satysfakcję, którą u użytkownika sposób użycia tej aplikacji generuje. No i również oczywiście jest kwestia rozwiązywania problemów, ponieważ użytkownicy z reguły, jeżeli nie są przymuszeni do zadania ergonomii, z aplikacji czy systemu korzystają po to, aby rozwiązać jakiś konkretny problem. Zarezerwować bilet, policzyć określonego typu zestawienie, czy nawiązać komunikację z kimś. I to są takie kwestie czysto utylitarne, które przekładają się później na funkcjonalność tych aplikacji i tych systemów. No i również, proszę Państwa, ta inżynieria użyteczności opracowała oczywiście pewien cykl postępowania, który ma doprowadzić do tego, żeby systemy były skuteczne, wydajne i również zapewniały zadowolenie. Natomiast tym zadowoleniem bywa różnie, bo tutaj Państwo na chwileczkę zobaczą, że pojawiają się emocje. Jeżeli użytkownik jest niezadowolony z tego, co używa, no to emocje są często negatywne. No i teraz to się może przekładać nie tylko na wydajność pracy w tym starszym ujęciu, ale również na przykład na to, że użytkownicy negatywnie rekomendują jakieś rozwiązanie. Czy w dobie internetu rozchodzi się fama, że określona aplikacja w porównaniu z innymi jest trudna do obsługi, czy jakieś z nią są przykre konsekwencje. No i tutaj się pojawił termin User Experience, który gdzieś około roku 2000 pojawił się po raz pierwszy. No i zaczęto włączać projektowanie emocji do projektowania systemów IT. I tym bardziej, że aplikacje webowe, aplikacje internetowe, serwisy www, usługi, które są dostępne przez internet, tutaj rzeczywiście na tych emocjach w dużej części swoją popularność budują. Jak Państwo widzą, no nie tylko ten aspekt utilitarny tutaj jest brany pod uwagę, ale również na przykład
Ludzie robią zakupy w sklepach internetowych, często nie dlatego, że tam jest tanie, tylko że te zakupy są przyjemne. Albo że marka tego sklepu kojarzy się z czymś prestiżowym na przykład. Dochodzi również czynnik mody, prawda? Pewne aplikacje, pewne systemy, pewne źródła informacji w internecie są modne, po jakimś czasie ta moda przemija, prawda? I istnieje, powiedzmy tutaj, pewnego typu zjawisko podążania za tłumem. I te czynniki mody również w projektowaniu organizacji. No i teraz w tym czasie rozwinęły się właśnie również metodyki, które miały na celu uwzględnienie emocji w projektowaniu. No i trend effective computing czy metodyka Kansei w tym czasie były dosyć popularne, a ich efekty w dzisiejszych metodykach projektowania jeszcze ciągle są widoczne. Co się, Państwa, zmieniło w ostatnich latach? No dzisiaj można powiedzieć, że termin user experience troszeczkę już się wydarł. I coraz częściej pojawia się termin customer experience. Z czego to wynika? Po pierwsze, w tej chwili na wielu uczelniach studentów się już uczy, mówiąc im, że nie projektujemy programów, nie piszemy tylko kodu, ale to, co tworzymy, to ma być usługa. Ponieważ klient chce zapłacić za usługę, chce zapłacić za pewne efekty biznesowe albo jakieś korzyści innego. I tak czy inaczej rozwiązania, które mają charakter informatyczny, będą świadczyły i dostarczały klientowi pewne usługi, często te usługi są dostarczane online. To jest coraz bardziej popularna część projektu. Po drugie, jeżeli tak jest, to użytkownik już nie jest operatorem systemu, tylko stawia się w roli klienta, ponieważ ma wybór, ma wymagania. Te wymagania już nie są często wymaganiami, to są oczekiwania. I my nawet wybierając sklepy internetowe, w których jakiegoś typu zakupy robimy, wybierając portale turystyczne, w których zakupujemy, czy szukamy miejsca na wakacje, prawda? W ten sam sposób się zachowujemy. I tenże klient oczywiście do tych usług ma dostęp praktycznie wszędzie, bo on nawet i z urządzeń mobilnych, i ze swojego własnego domu może również robić tego typu zakupy, czy czytać rozmaite informacje we wszelkich miejscach, w których się znajdzie. Coraz bardziej w przeszłość odchodzi system licencyjny, że użytkownik jest jedynie użytkownikiem bądź nabywcą pewnej licencji. Coraz częściej to się odbywa na zasadzie abonamentu. No i w związku z tym też jest pytanie, kiedy ten użytkownik będzie chciał być może ten abonament zerwać, bo znalazł ciekawsze rozwiązanie i będzie chciał się po prostu przenieść do innego dostawcy. Ma do tego prawo, często jest to popularne podejście, jeżeli coś nowego na rynku się pojawi. No i w tej chwili można powiedzieć, że w projektach IT, poza oczywiście zapewnieniem jakości, coraz częściej się mówi nie o satysfakcji użytkownika, tylko o zapewnieniu lojalności klienta. Tak jak w klasycznych marketingowych rozwiązaniach. No i teraz, jak Państwo widzą, z użyteczności poprzez user experience doszliśmy do tego, co się nazywa customer experience. Ponieważ projektuje się w tej chwili usługi, one mają architekturę warstwową i dla nas najbardziej interesujący jest ten fragment tej architektury w tych górnych, bym powiedział, rejonach, ponieważ to są te, można powiedzieć, warstwy tej usługi, które klienci są skłonni płacić abonament. I teraz, jeżeli teraz mamy sytuację taką, że dostawca tej usługi również bardzo uważnie śledzi, monitoruje zachowania klientów i jest w stanie określić, w jaki sposób ta usługa łączy się z ich stylem życia, to klient jest gotów tego typu abonament płacić przez wiele lat, i też często te usługi łącznie ze stylem życia się zmieniają, bo dostawcy są na to przygotowani. Także jak Państwo widzą, w tej chwili w projektach IT projektowanie interakcji już nie jest tylko i wyłącznie projektowaniem interfejsu ekranowego. W tych zespołach uczestniczą również ludzie od modeli biznesowych, od tego typu rozwiązań, których celem jest przede wszystkim właśnie utrzymanie klienta przez dłuższy okres czasu i wywołanie u niego no właśnie tego podejścia lojalnościowego, również wywołanie mechanizmu relacyjnego i po prostu utrzymanie tego klienta przez wiele lat. No i oczywiście dbanie o to, aby nie zechciał się przenieść przypadkiem do jakiegoś konkurencyjnego dostawcy. Także to szersze spojrzenie na projektowanie interakcji jest skutkiem tego, że właśnie usługi online są powszechnie dostępne i sposób projektowania też musi być już jednak inny znacznie niż typowe projektowanie typowych systemów, które miało miejsce jeszcze w latach 90. Również, proszę Państwa, trendy, które pokazują, jak ludzie używają rozwiązań IT, wyraźnie wskazują,
że to, co się nazywa Ubiquitous Computing, prawda, czyli te rozwiązania wszechobecne, towarzyszące nam w praktyce no, przez naszą część doby, są coraz bardziej popularne. I również tutaj trend w projektowaniu zwany responsive design, prawda, który zakłada takie projektowanie stron, serwisów, że one są poprawnie wyświetlane na wszelkiego typu urządzeniach, niezależnie od tego, jakie to jest urządzenie i jakie jest położenie ekranu. Żadne elementy nie giną. To jest również coś, co dzisiaj stało się w zasadzie elementarzem ludzi, którzy zajmują się projektowaniem no, w tej części nazywanej frontendem. No i również, proszę Państwa, na tym zdjęciu, które jest po prawej stronie u góry, być może Państwo rozpoznają siebie, prawda? No jeżeli też ktoś idzie, bardzo często patrzy w komórkę, prawda? Często korzysta z jakiejś usługi, czy takich wiadomości, czy go nawigacja prowadzi. W związku z tym to jest, proszę Państwa, rzecz, która może nie jest specjalnie pozytywna, no ale niestety w biegu ruchu z tych usług bardzo często też korzystam. No i teraz jakby spojrzeć na to, w jaki sposób zmieniły się metodyki projektowania, no to można powiedzieć, że one się zmieniły bardzo. No bo tak, projektowanie użyteczności było oparte na takim cyklicznym podejściu nazywanym user-centered design. Natomiast to podejście, ono oczywiście dotyczyło przede wszystkim projektowania iteracyjnego, tak aby zapewnić możliwie jak najlepsze wspomaganie zadań roboczych użytkownika. Tutaj nie było ani mowy o emocjach, nie było user experience, nie było specjalnie nawet troski o to, żeby te emocje były pozytywne, ponieważ zakładano, że użytkownikiem jest pracownik, jest operator, osoba przeszkolona i ona ten system chcąc, nie chcąc po prostu musi obsługiwać. Z czasem oczywiście, jak to rozwiązanie odeszło w przeszłość, pojawiły się podejścia oparte już na bardziej zwinnym tutaj ujęciu. Ja nie mówię akurat konkretnie o metodykach zwinnych, ale próba połączenia odchudzonych metod projektowania, projektowania emocji, w połączeniu tego również właśnie z metodykami zwinnymi, chociaż niekoniecznie to musi być Scrum, to są najczęściej te podejścia, które służą właśnie do projektowania tych usług, które są dostępne czy na urządzeniach mobilnych, czy adresowane wszystkim dla osób, które z tych usług mają często korzystać, a najlepiej, żeby stały się abonentami, no bo wtedy, prawda, jest system subskrypcji, który zapewnia o lojalność tego klienta. No i proszę Państwa, jeżeli te projekty mają się odbywać zwinnie, szybko, mają być jeszcze kreatywne, ponieważ projekty usług bardzo często mają charakter projektów kreatywnych, bo trzeba się wyróżnić od tego, co konkurencja na rynku, na rynku internetowym oferuje, jeszcze do tego na czas, no to od razu widać, że podejście zwinne jest tutaj jakiegoś typu propozycją. No i teraz jakiego typu rozwiązanie konkretna firma, konkretne typy projektu przyjmie, to już jest kwestia zupełnie inna. Bardzo często mamy do czynienia z takim zestawem, że kombinacja podejścia design thinking, kombinacja metodyk zwinnych i szybkiego prototypowania jest tym, co pozwala na realizowanie projektów rzeczywiście szybko, efektywnie i kreatywnie. No ale to jest temat rzeka i dzisiaj już na ten temat czasu nie starczy. Może będzie jeszcze inna okazja. Na tym natomiast zakończył moją część, przekazując Krzysztofowi. I tylko jeszcze ostatnie słowo, proszę Państwa, metody współpracy z klientami, z użytkownikami też się zmieniły. W tej chwili to są metody warsztatowe, jest bardzo wiele metod uczestniczących. No i również te metody badawcze w dużej części pochodzą z badań konsumenckich, ponieważ klient jest już dzisiaj konsumentem, to nie jest ten użytkownik, ten operator, który 10-15 Proszę Państwa, projektowanie interakcji to także różne modalności interfejsu. Teraz ta moja część to właśnie ma Państwa trochę wprowadzić w tą tematykę. W jaki sposób możemy komunikować się z interaktywnymi urządzeniami? Oczywiście ten podstawowy model, prawda, to wykorzystanie grafiki ekranowej, czyli tak kiedyś zwanego systemu dialogowego, czyli różnego rodzaju paradygmaty takiej komunikacji typu Windows, Icon, Mouse, Pointers i tak dalej. Natomiast oczywiście od wielu lat powstają nowe metody interakcji, czy też może wykorzystywane są bardziej naturalne metody interakcji przy komunikacji z komputerem. Takim chyba oczywistym marzeniem była komunikacja w sposób najbardziej naturalny, czyli przy pomocy mowy. No i tutaj
Oczywiście ostatnie lata niewątpliwie wskazują na bardzo szybki rozwój tych technologii, ale niestety nie dla każdego języka i tutaj pewne komplikacje związane ze złożonością samego języka niewątpliwie wpływają na rozpowszechnianie się takich rozwiązań. Drugim istotnym czynnikiem, który wpływał na rozpowszechnienie takich interfejsów głosowych, to proszę Państwa błędne użycie takich metod. Tutaj jak na tym obrazku mogą Państwo zobaczyć, prawda? Jedna z sprzed wielu lat propozycja użycia interfejsu głosowego do interakcji z telewizorem, prawda? Wyobrażano sobie, że ktoś będzie gadał do telewizora, tak? I telewizor będzie mu jeszcze na dodatek odpowiadał, zapominając jakby, że telewizor ma to do siebie, że zwykle ryczy, tak? W związku z tym będzie zagłuszał tego użytkownika, w związku z tym były pomysły na przykład, żeby był tak mikrofon w pilocie od telewizora, no to cóż, samo w sobie wydaje się dosyć zabawne. Ale oczywiście te rozwiązania interfejsów głosowych są coraz bardziej popularne i trochę na ten temat pracujemy. Za chwilkę o tym może powiem. Niewątpliwie takim ciekawym rozwiązaniem jest multimodalność, tak? Czyli wykorzystanie różnych kanałów informacyjnych do komunikacji z komputerem. Czyli może to być równoczesne, taka fuzja, prawda? Różnych zmysłów, tak? Możemy równocześnie mówić, wskazywać, dotykać itd. I tego typu rozwiązania wydają się mieć jak najbardziej przyszłość, bo też taka interakcja między ludźmi, prawda, jest dosyć naturalna. Jeśli chodzi o tutaj wykorzystanie innych metod interakcji, typu śledzenie spojrzenia, interfejsy brain computer, tak? czyli wykorzystanie fal mózgowych do sterowania urządzeniami, no są to niewątpliwie rozwiązania, które laboratoryjnie są wykorzystywane bądź też w specyficznych kontekstach użycia dla jakichś na przykład w przypadku osób niepełnosprawnych. Natomiast niewątpliwie to, co teraz się szczególnie aktywnie rozwija, to jest rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość wzbogacona. I tutaj pan Daniel Snodkowski będzie chciał Państwu pokazać właśnie interakcję w takim środowisku wirtualnym z wykorzystaniem manipulatorów i okularów. Jeśli chodzi z kolei o wykorzystanie rzeczywistości wzbogaconej, to też Marcin Mikrowski pokażę tam Państwu u góry różnego rodzaju zastosowania innych technologii. Jednym też z ciekawych pomysłów jest wykorzystanie do interakcji obiektów fizycznych. Ja niestety muszę tutaj przełączyć się tak na filmik, tylko żeby Państwu na chwilkę pokazać możliwość obecnie, tak? Mamy możliwości stworzenia takich elementów elektronicznych, które mogą się poruszać, które mogą ze sobą, które są fizyczne, które możemy dotknąć, złapać, przestawić, prawda? I one, ta interakcja wyzwala jakąś reakcję, jakąś działalność w całym systemie. Tu mają Państwo też przykład takiego instrumentu muzycznego, prawda, w którym generacja dźwięku zależy od przestawiania po prostu takich właśnie fizycznych elementów na wielodotykowym stanie. Z kolei wracając do tych interfejsów głosowych, generalnie pomysły na wykorzystanie takich metod interakcji było od dawna. To, co Państwo widzą po prawej stronie, to jest rysunek prototypu MyPada. Bardzo dawno temu Microsoft wyobrażał sobie, że telefon będzie bez ekranu. Natomiast z kolei w takich systemach, gdzie mamy do dyspozycji jakiś Hi, my name is Isabel. I'll guide you through this demonstration of the digital combinations from both our devices as well as traditional computers.
My head is designed by Digimask. My voice is generated by the Loquendo text-to-speech system, and the final animation is created by Nomini. Only your imagination sets limits to the use of this technology. It can be used for livening your multimedia messaging services, for mobile devices advertising, or to give your instant messages and emails a personal touch. Mowa była syntetyczna, twarz była syntetyczna, a miała być to pewna personifikacja systemu, prawda? Tutaj założenie było to, że ludzie będą chętniej wchodzić w interakcję z partnerem, no, który przypomina człowieka bardziej niż silny komputerowy ekran. Jeśli chodzi o interfejsy głosowe, chciałem Państwu zwrócić uwagę na pewne kłopoty, znaczy dlaczego wykorzystanie głosu do komunikacji z komputerami jest trudne. Otóż przekaz werbalny człowieka jest bardziej złożony niż to może się w pierwszej chwili wydawać. Przenosimy bowiem przekazujemy bowiem nie tylko informację lingwistyczną, prawda, ten tekst, który chcemy powiedzieć, ale także elementy paralingwistyczne, czyli nasze emocje, nasz stosunek do tego, co mówimy, a także te informacje ekstralingwistyczne, które identyfikują nas jako mówcy. Oczywiście te dwa pozostałe elementy póki co nie są odczytywane przez urządzenia techniczne. W związku z tym ten, jakby z definicji, tak, ten dialog jest zubożony. To oczywiście wpływa na interfejs takich urządzeń komputerowych. Po pierwsze, tak, nie rozumie emocji. Po drugie, tu jest też istotny element, prawda? Ten przekaz musimy zapamiętać, tak? Nie widzimy go cały czas na ekranie, tak? Tylko informacja głosowa musi być w jakiś sposób zapamiętana. W związku z tym oczywiście ten kontekst tego dialogu jest znacznie węższy niż w stosunku grafiki ekranu. No i oczywiście zagadnienia techniczne, czyli błędy systemu rozpoznawania mowy, nienaturalność syntezy mowy i tak dalej, to wszystko wpływa niestety na taką komunikację głosu. Jak zrobić to dobrze? Ja już może tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, ale generalnie, tak jak to zawsze, jakieś reguły zostały już opracowane, w jaki sposób takie systemy dialogowe wykorzystujące głos tworzyć. No i oczywiście, tak jak w tych wszystkich metodykach związanych z użytecznością, testy poszczególnych wersji systemu, jego stałe ulepszanie prowadzi do niewątpliwie lepszych. Nasze prace tutaj oczywiście mają rozmaity kontekst. Ileś tam lat temu koncentrowaliśmy się właśnie na takich portalach głosowych. Tutaj jak Państwo zadzwonią na uczelnię, to mogą sobie w ten sposób wybrać rozmówcę. Nasze prace obecnie raczej poszły w trochę innym kierunku, to znaczy zagadnienia związane z tłumaczeniem mowy. Czyli tak, ktoś mówi w jednym języku, a można tę informację odczytać bądź odsłuchać w innym języku. I to wydaje się w ogóle ciekawym tematem badawczym. Jakby ktoś z Państwa był bardzo zainteresowany, to jakieś demo na ten temat mam w kieszeni, a gdyby Państwo byli zainteresowani w ogóle technologią rozpoznawania mowy, pan dr Łukasz Brodzki, który tutaj siedzi, jakieś na ten temat demo naszych rozwiązań ma do pokazania. Jednym z takich osiągnięć tutaj było stworzenie takiego portalu infolinii, które było wykorzystywane przez Zakład Transportu Miejskiego, ale może już na zakończenie. Żeby Państwu pokazać, jakie są kłopoty ze stworzeniem takiego systemu, to pozwolę sobie odtworzyć. Witaj w portalu głosowym Zarządu Transportu Miejskiego. Rozmowa będzie nagrywana. Powiedz jedną z opcji. Rozkład jazdy, jak dojechać, zgłoszenie skargi. Rozkład jazdy, proszę. Rozkład jazdy. Gdy odpowiesz na kilka pytań,
podać dokładne czasy objazdów dowolnego autobusu lub tramwaju. Zawsze możesz powiedzieć prawdę. Poprzednie pytanie. Powiedz, na jaki dzień chcesz sprawdzić rozkład jazdy? Na autobusie linii 409. Przepraszam, nie zrozumiałam. Na autobusie linii 409. Przepraszam, znów nie zrozumiałam. Powiedz, na jaki dzień chcesz sprawdzić rozkład jazdy? Halo? Niestety znowu nie rozumiem. Zawsze możesz wcisnąć dowolny klawisz, aby to było. Proszę pani, jaki dowolny klawisz? Niech pani powinna do tego klawisza. Ja nie chodzi o autobus 409. Niech pani powie, jaki klawisz mam wcisnąć? Nie rozumiem, nie rozumiem, bo pani się nudzi, no. Klawisz, jaki klawisz mam nacisnąć? Ja chcę się dowiedzieć, jak rozkład jazdy autobusów. Klawisz, aby połączyć się z operatorem. Powiedz, na jaki dzień chcesz sprawdzić rozkład jazdy? Na 409 autobus, tak. Niestety znowu nie... Oszczędzę Państwu dalszego ciągu tego dialogu, ale tylko mam nadzieję, że to Państwu będzie zdenerwowało. Dalej tak, dalej ocenzurowane. Dziękujemy za uwagę.